Cześć wszystkim, tutaj Edimen z kanału Retro z Vetro. Dzisiaj zagramy w Bioforge, odcinek 4. Ostatnio udało nam się za pomocą Alien Cube'a przelecieć nad tym jakimś jeziorem, kwaśnym jeziorem. I dotarliśmy do statku, w którym musimy załatwić jakiegoś żołnierza. Zobaczmy. Tak pisze Raszki w Top Secrecie. No to szukamy Marine. No, gdzieś tutaj powinien się znaleźć. Okej. O, jest. Świetnie. All I want is to survive. If we don't work together right now, we're both dead. Okej, próba negocjacji. Ale Marine niestety nie chce negocjować. Chcę walczyć. Dobra, chcesz walczyć, to będziesz proszę. Your ships are coming to kill me. You gave me no choice. Dobra, i obrotóweczka. Stop fighting me. We have to get off this planet now. Teraz sobie pogada, to my mu. Pach! All I want is to survive. I obrotówka. Your ships were coming to kill me. You gave me no choice. Czemu się nie bronisz? Rozwal go wreszcie. Na kogo? No, nareszcie. Uf, udało się. I'm sure I'll be joining you and your men in hell very shortly. The reactor's still going critical, and I can't stop it. Dobra. Zobaczymy, co da się zrobić z reaktorem. Na razie się. Na razie się podleczmy. Dobrze, nam się udało. O, lala. Ale lipa. Dawaj, dawaj, dawaj. Chcę mieć pełne zdrowie. Okej. Okay. I co mamy zrobić? Okej, okay, mamy mu zabrać gnata. No to bierzemy spluwę. Marine. Zostawimy swoją. O, big gun. Dobra, zapiszemy sobie oczywiście. Zapiszemy sobie grę. Co za krzyki dziwne w tle tam są. Dalej tym paluchem traf piątkę. Ale... ciężko trafić tym mechanicznym paluchem. Ediman 05. Dobra, zobaczmy, co Raszkin pisze dalej. Ekran za statkiem. Tu znajduje się przyjemniaczek, któremu trzeba ostrzelić głowę. Wejdź do statku i kluczem upuszczonym przez żołnierza otwórz zakratowane drzwi. Użyj panelu strzelniczego, aby odpalić rakietę. Kiedy mutant pójdzie sprawdzić, czy trafiłeś w dziesiątkę, wypal jeszcze raz. Okej. Okay. Czyli co? Musimy wejść do statku i kluczem opuszczonym przez żołnierza otworzyć zakratowane drzwi. A czy żołnierz tu opuścił jakiś klucz? Zobaczmy. A device with a button. A device with a button. Urządzenie z, jakieś urządzenie z przyciskiem. No dobra, to idźmy za statek.
za statkiem. Czyli co, tutaj gdzieś? Tu? O, o, o. Tu jest jakiś stwór. Możemy w niego trafić? Nieco za blisko podchodzi, żeby mnie nie załatwił. Gdzie to możemy strzelić z rakiety? Poszukajmy sobie. Żołnierz. A, tutaj coś jest. Co to jest? To nie jest rakieta? Nie. Biega. Co to jest? Świeci się. Okej. Wejdź do statku i kluczem upuszczonym przez żołnierza otwórz zakratowane drzwi. No dobra. Nabierz tego Big Gun. Nie, dosyć shifta, nie enter. Dobra, klucz upuszczony przez żołnierza mam otworzyć już zakratowane drzwi. Gdzie jest ten klucz? Dobra, zostawię Big Guna tutaj. I zobaczmy, czy żołnierz gdzieś nie upuścił klucza. Blaster mój też zostawię gdzieś tutaj. Na razie jest mi niepotrzebny. Dobra, szukamy klucza. Bo to nie jest chyba ten device with button, czyli urządzenie. No nic mi to nie podnosi. Nic mi tutaj nie podnosi żadnego klucza. A może należy użyć to urządzenie? Zaraz zobaczymy. To całkiem możliwe. Zobaczmy, weźmy sobie blaster. Zobaczmy, co się stanie, jak użyję tego device'a. Dobra, info. A, key device, to chyba jest to, faktycznie. I teraz użyjmy go, używając spacji. O, haha! Wszystko wiadome. Dobra. Co ja tu muszę zrobić? I czytamy dalej. Użyj panelu strzelniczego, aby odpalić rakietę. Kiedy mutant pójdzie sprawdzić, czy trafiłeś w dziesiątkę, wypal jeszcze raz. Czyli tak, cyk. Fire. Pas. Okej, mutant idzie sprawdzić. No to nie sobie idzie. My sobie poczekamy, aż sobie dojdzie. Ale ma plecy mutant. No, chyba długo ćwiczył na najszerszy grzbietu, bo naprawdę bardzo rozbudowane. A może były zapaśni? Dawaj mutant. Dwójeczka jest ustawiona? Jest. To co, strzelamy? Walimy. Co? Jeszcze raz? No to dalej, fire, jeszcze raz. O, oberwał, dobra. Dobra, co robimy dalej? Okej. Teraz najcięższa sprawa. Podejdź do leżącej na ziemi rakiety i wymontuj z niej ładunek wybuchowy. Musisz teraz używać Alien Cube, aby dostać się na kładkę. Wbiegnij do wylotu tunelu, zostaw ładunek przy drzwiach i daj szybko nogę. Wejście do kopalni stanie otworem. No dobra. Czyli musimy chyba pójść do tej rakiety, którą tam na początku mieliśmy przy statku. Tak mi się od początku wydawało, że to wygląda jak rakieta. Pewności nie miałem. O, a co tutaj jest? Co to jest? Zobaczmy. A medical device. No, świetne. Jakieś urządzenie medyczne. Bardzo mnie to cieszy. O, to będzie chyba ta rakieta. Teraz zobaczymy, czy uda nam się ją wymontować z niej bombę. Dobra. Dobra, otwórzmy za pomocą spacji rakietę. O,
i pojawi się sygnał, który nie wróży nic dobrego. Opa! Bomba. No właśnie. Biegniemy dalej. Używamy alien cube'a, żeby się przedostać na drugą stronę. Przebiegamy po plecach stwora, którego wcześniej załatwiliśmy. Dobra. A dalej, właź na górę. Znowu przechodzimy na drugą stronę. Trochę musiałem na niego nakrzyczeć, bo ślamazarzy się czasami. Na górę. Alien cube. Znowu na górę. Podchodzimy do góry. Dobra, i biegniemy po płatce. Biegniemy po płatce. Tutaj, żeby mnie żaden robot nie trafił, bo będzie problem. Bo mnie spowolni. I wtedy już... O! Właśnie tak jak teraz. Chowamy Alien Cube'a. Zostawiamy bombę. I uciekamy! Szybko, 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 bo tylko 7 sekund jest. Zjebaj. Jest! Udało się, uff. I do środka, do tunelu. Ale to była... Och, to było ciężka. Ciężkie zadanie to było, naprawdę. Zapiszę sobie. Nie udało mi się wcześniej przejść tej misji, bo w ręku miałem Alien Cube'a i zamiast bomby zostawiałem pod drzwiami Alien Cube'a. No ale udało mi się. W końcu przeczytałem, że trzeba zostawić, najpierw wcisnąć i, żeby zostawić Alien Cube'a w swoim inventory i dopiero potem zostawić bombę Enterem. Oj, Roszkin, nie napisałeś tego w swojej instrukcji. Dobra, zobaczmy, co tam dalej napisałeś. Gdzie my jesteśmy? Dobra. Podejdź do Escher i wylecz ją za pomocą Medical Device. Przedtem warto załatwić robota. Uderzaj lub strzelaj go tylko wtedy, gdy nie jest zwinięty. Uderzaj. Nie mam czym strzelić, bo nie mam spluwy. A może wrócę się po spluwę? To nie jest głupi pomysł. Mógłbym się wrócić po spluwę. To co? Weźmiemy spluwę? To weźmy spluwę. Weźmy spluwę. Weźmy spluwę. Mam nadzieję, że nadal będę w stanie... O-o. Świetnie. Dobra, cofnę się po... A, nie będę się cofał po tą spluwę. Idę. Idę na żywioł. Zobaczmy, co tu mnie czeka. Spróbujemy rozwalić tego... Kogo? Robota. Okej, mamy pełne zdrowie. Dawaj. Co to jest? A! To jest ta maszyna, która chyba... pozbawi mnie tego... Tak jest! Pozbawi mnie tego... kombinezonu, który miałem. A gdzie tu jest jakiś robot? Tego robota rozwalić? Aha, tak. Nie wygląda na groźnego, ale... Rozwiń się, rozwiń. Czekam na ciebie. Myślałem, że będzie coś trudniejszego.
Długo jeszcze? Ej, koleżko. No nie, no to już mi się nie podoba. O, dostał starcia. Długo jeszcze? Mam go załatwiać? O, świetnie. Dobra. What a disgusting smell. Co za nieprzyjemny zapach. Okej, okay. Tu jest jakaś scenka. Don't kill me. Mastaba shot me, the traitor bastard. He's already beaten you to it. And he sealed me in. This place is now my tomb too. What are you doing here? Are you still human? Or are you a machine? Are you their machine? Dobra, masz, użyjmy w takim bądź razie medical device. Okay. Okay. I użycie to jest spacja. Pomóżmy jej. Break, mały. Let me rest now. Here, take my translator. Go to the alien temple. You will need to know what it says there. Okay. A part of what you are now came from that place. Dobra, polecam się udać do wieży obcych. Ja bym... I'm sorry about what they did to you. Nie ma sprawy. Dobra, weźmy sobie jeszcze, podleczmy się. Okay. I co tam pisze Raszkin? Raszkinie, co tam piszesz? Wejdź w korytarz na prawo od wyjścia i poczekaj, aż wyskoczy obcy. Dokoń mu trochę, a powinien uciec. Biegnij za nim i zobacz, co robi. Wróć na miejsce walki i otwórz uchyloną trumnę. Ciekawe. Dokoń mu trochę i zobacz, co robi. Na prawo, czyli ta kółeczko sobie zrobiliśmy. I idziemy tutaj zobaczyć. Jest tu ten obcy? Koleżko. Creature, are you? Will you die, damn you? Ale oparty ten obcy. No już dostaje takie bęcki. Pa. Dobra, wycofajmy się. O, cwaniaczku. Will you die, damn you? Nóżka.
stop and think and make of me? Jeszcze długo. What foul manner of creature are you? Miałem mu trochę dokopać. O, o zwiewa. Biegniemy za nim. Gdzie zwiał? Mieliśmy za nim pobiec. Zobaczyć co robi. Tunel? Aha. No nieźle. Dobra. Wróć na miejsce walki i otwórz uchyloną trumnę. No to wracamy na miejsce walki. Gdzie to jest uchylona? Zaraz, uchylona trumna. To jest to? A, to jest to. Pięknie. Jakaś zagadka. Przeczytajmy. Będziesz musiał rozwiązać kolejną niepotrzebną zagadkę. Mała wskazówka. Nie przejmuj się układem kwadratów po bokach. Nie przejmuj się układem kwadratów. Czyli co? Interesuje mnie układ kwadratów z przodu? I co dalej? Co to jest? An alien artifact. Oh, an alien artifact. Zobaczmy. Z trumny zabierz talizman. Stań obok Escher i przy pomocy talizmanu podąż za obcym. Okej. Okay. Zabieram talizman. Czy nie zabieram? An alien artifact. A, mamy alien artifact. Dobra. Okej. Wracamy do Escher. It's too late to save me. Don't let Mustaba destroy all that's left of this race. If you are who I think you are, you won't fail. Let me rest. Dobrze, Asha. Odpocznij. No wiesz. Let me rest. Dobra, dobra. Spokojnie. Dziewczyno. Weźmy jeszcze sobie do diagnostik. Wejdźmy i spróbujmy się doładować. Dobra. Ok, myślę, że to będzie na dzisiaj wszystko. To była bardzo trudna część tej gry, szczególnie ta z tą bombą, którą powtarzałem naprawdę, nie wiem, czy nie kilkanaście razy. Aż przeczytałem, że trzeba jednak najpierw dusić I, żeby schować Alien Cube'a i dopiero później podłożyć tam bombę, dlatego na dzisiaj kończę, a być może w następnym odcinku skończę już całą grę. Dziękuję, to byłem ja, Eddie Man z kanału Retro Swetro.